Moje uszanowanie Państwu, dziś będzie felieton z najnowszego tygodnika Polityka. Tytuł felietonu: Bez złudzeń. A po felietonie jeszcze maleńki deserek wytrawny, na który zapraszam z góry. I teraz już ruszam okulary, dobrze. I bez złudzeń. Telewizyjna kamera pokazywała pustą salę. Pośrodku stał mikrofon, który jakby na kogoś czekał. Nie zawiódł się ten stary metalowy wyga. W drzwiach ukazał się facet. I to z górnej półki odśnieżania. Przebrany za inteligenta, bo w okularach, spokojnie przeszedł przez salę, skąd szedł i dokąd, nie wiadomo. Ale nagle coś go zatrzymało. Cierpko się uśmiechnął, warg cytrynową krzywizną. Szanowni Państwo, elegancko wyszeptał do mikrofonu. Czuło się, że w tej sali nikogo nie ma. Ale może ta stojąca w donicy tuja i gaśnica na ścianie go zmyliły. Nieważne. Facet zaczął się zwierzać, a wtedy rozpoznałem w nim mistrza. Obie dłonie podniósł do klatki piersiowej i balet jego rąk nie pozostawiał wątpliwości. To on. Jest tylko jeden taki, który potrafi przemawiać tak, jakby dyrygował orkiestrą symfoniczną. Tak. To właściciel przechodniej pieczątki o treści prezes Rady Ministrów. Warto go było posłuchać, choć zawsze dobrze wiadomo, co powie. Polska jest cały czas w czołówce, więc nastroje społeczne zdają się świadczyć, że czekają nas tylko optymistyczne wiadomości z frontu walki z utrudnieniami. Oczywiście te wiadomości, czego nie jesteśmy w stanie wykluczyć, mogą w perspektywie czasu nabrać tonacji pesymistycznej. W pewnym sensie musimy na obie te opcje być przygotowani, a nawet na to, że wystąpią obie naraz, bo w krajach wysoko rozwiniętych, z niskim bezrobociem i to się zdarza. W najbliższym czasie mamy zamiar podnieść się jeszcze wyżej w tych dziedzinach. Szczegółowe omówienia przedstawią zaproszeni przeze mnie szefowie resortów. Na salę wszedł wojskowy wysokiej rangi, choć trochę od niej niższy. Ubrany był w garnitur z niewidocznej siatki maskującej, uszyty przez węgierskich krawców z oficerskiej rezerwy. W rękach trzymał karabin maszynowy. To oczywiście atrapa, powiedział, ale do takiej właśnie broni poszukujemy amunicji. Wojsko Polskie jest dobrze przygotowane do tego, by bronić niepodległości naszego kraju. Odczytał z kartki. Co prawda tu i ówdzie pojawiły się medialne przecieki, że podczas symulowanej wojny wschodni agresor w ciągu 5 dni doszedł do linii Wisły, a polskie lotnictwo i marynarka wojenna przestały istnieć. Ale to fake newsy. Ja bym ćwiczenia Zima 20 ocenił na 6, dodał minister. Oczywiście są mankamenty, ale toną one w morzu pozytywów. Polska jest zbyt bezpieczna, aby ktoś się odważył. Tu spojrzał w oczy właściciela pieczątki, który położył mu dłoń na niewidocznym ramieniu i powiedział: dziękuję. Miałem jeszcze napisane wystąpienia ministra zdrowia, edukacji, sprawiedliwości i paru innych, ale zdecydowałem się na głos własny. Rząd z Kaczyńskim na czele ma zamiar wprowadzić nam nowy polski ład. Słowem, z jednego ładu dotychczasowego przejdziemy w drugi. Będzie jeszcze uczciwiej, bo prezes z jednym dokumentem oczyścił wszystkich handlarzy bronią i wszystkich producentów oscypków. Specjaliści od Ziobry będą kontrolowali, czy konstytucyjnie zagwarantowana wolność słowa nie jest gdzieś naruszana. A w razie czego zamknął jakiś portal czy medium społecznościowe. Rozzuchwalone podczas demonstracji kobiety nie zostaną przez rząd porzucone. Zafunduje się im saloniki płaczu, w których pociechy duchowej będą udzielali przeszkoleni żołnierze w
Wojsk Obrony Terytorialnej. Dostęp do księży będzie całodobowy. Umywalki na korytarzu. Ale wszystko to szczegóły, które dotrą się w Nowym Ładzie. Rząd i tak nie ma czasu rządzić, bo wciąż dzieli ogromną forsę między swoich. Ludzie przecież jakoś dadzą sobie radę. Byle tylko siedzieli w domu i nie maszerowali po ulicach. Dziękuję. I teraz czarne ekrany środowe. Moi drodzy czytelnicy, widzowie, słuchacze. Wszystko od was zależy. Obiecana łyżeczka gorzkiego deseru. Yeah.